Jako dziecko miałem takie dziwne doświadczenie, którego nie sposób zapomnieć. A mianowicie to się dzieje, czy jakby zaczyna w taki sposób, że siedzę w swoim pokoju na łóżku i słyszę głos z kuchni mojej mamy: Łukasz, chodź na obiad. I wiecie, siedzę, tak? I myślę sobie: Jaki Łukasz. Jaki obiad? Co ja tu robię? Co to za głos? O co tu w ogóle chodzi? Skąd ja się tu wziąłem? To był taki moment, jakby mi ktoś włączył świadomość. I słyszę, że, że moja mama dalej woła: Łukasz, chodź na obiad. Wiecie, ja wstałem, poszedłem do kuchni, siadłem, a patrzę, a tam jakaś kobieta, tak? Przy garkach stoi, miesza, wiecie, taką chochlą zupę, przygotowuje talerze, A ja się na nią patrzę i w ogóle pierwszy raz ją widzę, tak? A ona do mnie mówi: No, musisz zjeść, bo, bo zaraz dziadkowie przyjeżdżają i będziesz jechał na wieś. A ja myślę sobie tak: Jacy dziadkowie na jaką wieś? o co tutaj w ogóle chodzi no i nałożyła mi tą, tą zupę, pamiętam była ogórkowa kotlet, ziemniaki surówka taki taki klasyczny obiad polski i wiecie i do mnie mówi różne rzeczy tak, moja własna mama do mnie mówi różne rzeczy a ja się w ogóle na nią patrzę, słucham tego wszystkiego, oglądam tę kuchnię i w ogóle nie wiem o co chodzi, tak? Skąd ja się tutaj wziąłem? O co tutaj? O co tutaj chodzi? I wiecie. To było ciekawe, bo moja mama to zauważyła i zaczęła do mnie mówić: A ty, jakiś dzisiaj nie swój jesteś. To było w ogóle słowo klucz, bo, bo ja naprawdę nie byłem swój. Ja pamiętam to wydarzenie w życiu jako pierwszą klatkę mojego istnienia. Jakby takie, taki klik, jakby mi ktoś włączył życie, włączył mi świadomość. No i później minął jakiś czas, parę godzin, tak, i mama mówi: O, już dziadkowie przyjechali, to będziesz jechał na weekend na wieś. I weszła babcia z dziadkiem dwóch takich sędziwych, ale jeszcze nie bardzo starych ludzi. I babcia mnie objęła, pocałowała tak w policzek, jeden, drugi, w czoło. Dała mi gorzką czekoladę. Dziadek przytulił mnie, wziął mnie na ręce, bo byłem jeszcze na tyle, na tyle mały, że można było mnie wziąć na ręce i podnieść, i mówił do mnie: No to co, jedziemy na wieś? A ja się na nich patrzę tak jak patrzyłem się na mamę. No, i bab babcia to zauważyła i mówi do mnie: Ty w ogóle jakiś, jakiś dziwny dzisiaj jesteś, jakiś taki nieswój. A moja mama to słyszała i mówi: Tak, tak, on jest dzisiaj jakiś dzisiaj jest y, y, nieswój, nie wyspał się czy coś, jakiś taki jest dziwny. I wiecie, była ciekawa historia, bo oni przyjechali koniem z wozem, a na tym wozie było siano. Koń, lejce, wóz i dużo siana. I zaparkowali ten wóz pod blokiem pomiędzy samochodami, to były lata 90. Maluchy, duże fiaty, syrenki, polonezy, żuki. Takie samochody było widać z okna, a tam sobie koń stał. No i już zbliżał się zmierzch. Wzięli mnie, ubrali mi taką cieplejszą bluzę, żebym nie zmarzł i włożyli mnie w sam środek tego wozu głęboko w siano. Położyli mnie tam i przykryli mnie tym sianem. W taki sposób, że było mi widać tylko, tylko głowę, tylko oczy, nos, usta. No i, tak mi wiecie, opatulili tym ubraniem i tym sianem, żeby mi było ciepło i bezpiecznie. I ruszyliśmy. I ja tej przejażdżki, nigdy nie zapomnę, bo było słychać stupot, końskich kopyt. Bardzo przyjemny dźwięk. I kiedy tak jechałem. Już o zmierzchu to patrzyłem w górę, a na niebie rozpalały się gwiazdy, jedna po drugiej był. Ładny wieczór, zbliżał się zmierzch, było piękne niebo, i pełno gwiazd. I ja jechałem, zakopany w tym sianie, i patrzyłem w te gwiazdy, i w to niebo, i czułem się tak bezpiecznie, jak się nigdy nie czułem. To jest bardzo interesujące, bo ten obraz mnie zakopanego w tym wozie, jadącego na wieś, mi się ten obraz przypomniał z chwilą, kiedy ja przyszedłem do Jezusa i narodziłem się na nowo. To poczucie bezpieczeństwa, które przyszło wraz z nowym narodzeniem. Wykopało głęboko z pamięci tą scenę. I pomyślałem sobie, że tak się czuje dziecko bezpiecznie w ramionach ojca. Kiedy ojciec je niesie przez ten świat, kiedy je prowadzi, ono jest zakopane. Schowane głęboko w sianie, jest mu wygodnie i ciepło, i widzi niebo, i jest niesione przez ojca. Pomyślałem sobie, że to jest łaska, to jest prawdziwa troska, to jest miłość. Kiedy zajechaliśmy na wieś, to było tam pełno braci i sióstr. Usiedliśmy w dużym pokoju, zobaczyłem ciocie, chociaż z rozmów wynikało, że ja tam jeździłem prawie co tydzień. To ja nic nie pamiętałem. Pamiętałem tylko tą scenę jako pierwszą. Pamiętam, mój brat, Rafał się do mnie odezwał, i mi powiedział: Chodź, zobaczymy króliki. Byliśmy tam w tamtym tygodniu, chodź, będziesz, zobaczysz, jak urosły, jak szybko rosną. A ja w ogóle byłem taki, wiecie, w mojej głowie zaskoczony. O czym on w ogóle mówi? Jakie króliki? Co to jest królik? Zacząłem się zastanawiać nad definicją tego słowa. Już wiedziałem, że to jest zwierzę, bo widziałem tam psy na podwórku i oni je nazywali psami. Psy miały imiona. I rzeczywiście, zeszliśmy tam do tych klatek, widziałem te króliki. Widziałem psy, widziałem konie, kury, kaczki, gęsi. Wyszliśmy za stodołę, a tam rozpościerał się taki piękny widok na. Rosnące zboża, pola i czułem się w tym wszystkim niesamowicie dobrze. Jakby to wszystko zdarzało mi się po raz pierwszy, jakbym pojawił się na Ziemi. Później zacząłem o tym myśleć i przyszło mi do głowy pytanie: że przecież jak się rodzimy, przychodzimy na ten świat, to przychodzimy skądś? I że jest taki moment, kiedy my, jako niemowlęta, jako dzieci, mamy jeszcze w swojej świadomości pamięć miejsca, skąd przychodzimy, bo Bóg nas zaplanował i stworzył nas. A później jest coś takiego. Że Bóg nam wyłącza tą pamięć i robi taki reset, kiedy pojawiamy się na tej Ziemi i wszystko widzimy po raz pierwszy. Nie pamiętamy tamtej strony. Przechodzimy przez atmosferę Ziemi. I pamięć zostaje nam odebrana. I kiedy słyszymy Ewangelię, to zaczynamy wracać, i niebo nam się przypomina, i nasz Bóg, który nas stworzył, nam się przypomina. On jakby Poprzez nowe narodzenie, poprzez Ducha Świętego, zamieszkuje w nas i cała ta intuicja, pamięć nieba zaczyna do nas wracać. Jakby koło się zamyka. Wracamy. Z powrotem do domu, do domu Ojca. Wracamy do żywych, wracamy do życia. Kiedy się nawróciłem, kiedy spotkałem się z Jezusem, to dominująca myśl, jaką miałem, i uczucie, to jest takie, że zawsze tego pragnąłem. Uwikłałem się po drodze na tym świecie w różne rzeczy, złe rzeczy, które miały mi dać poczucie szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa. I kiedy przyszedłem do Jezusa, to zobaczyłem, że To jest to, czego ja całe życie szukałem, że to właśnie o to chodziło, że to Ewangelia dała mi głębokie przekonanie, że nareszcie jestem w domu, że wszystkie moje poszukiwania, wszystkie moje dążenia, wszystkie moje pragnienia kończą się na Jezusie Chrystusie, że znalazłem drogę. I wróciłem. I że już niczego, niczego więcej nie pragnę, że to jest czysta radość, czyste dobro, czysta miłość. I że tego całe życie szukałem. Przepłakałem noce za tym. I nareszcie to mam. Nie bez powodu, Ewangelia mówi o tym, że Królestwo Boże podobne jest do skarbu, że jak znalazł je człowiek, to zakopał z powrotem ten skarb, poszedł, sprzedał wszystko, co ma i kupił tę ziemię. Nic nie zastąpi Ewangelii. Nic nie zastąpi nowego narodzenia? Nic nie zastąpi spotkania z Jezusem Chrystusem. Jak to zrobić? Wystarczy przyjąć prosto w Ewangelię. Wystarczy uwierzyć, że Jezus Chrystus był, żył dwa tysiące lat temu, chodził po tej ziemi. Umarł na krzyżu za Twoje grzechy, a następnie z martwych wstał. Trzeba uwierzyć, że on jest Bogiem, że żyje i oddać mu swoje życie. Kiedy wierzymy w tą prostą prawdę Ewangelii, kiedy wyznajemy ustami i wierzymy sercem, to wtedy realnie przychodzi do nas Bóg. I jesteśmy w domu, w prawdziwym domu, w miejscu, o którym zawsze marzyliśmy, za którym zawsze tęskniliśmy, ale nie Mieliśmy słów, żeby, żeby to nazwać. To było coś takiego w nas, co trudno było określić. Gdzieś w duchu zapisane to miejsce, zwane domem. Ewangelia To jest prawdziwa miłość. Bo tylko ten kocha, kto oddaje życie za przyjaciół swoich.